Dzień dobry. Ten film poświęcimy lepszemu zrozumieniu pierwszej zasady dynamiki, albo inaczej pierwszego prawa Newtona, która to zasada została wprowadzona na poprzednim filmie. W tym celu rozpatrzymy takie cztery stwierdzenia, które tutaj są przedstawione. Musimy ocenić, czy te cztery stwierdzenia są prawdą, czy fałszem. A więc zabierzmy się za nie. Po kolei pierwsze stwierdzenie. Jeśli siły działające na ciało wzajemnie się równoważą, to prędkość ciała się nie zmienia. Czy jest to prawdziwe stwierdzenie, czy nie? Bardzo trudno to w życiu codziennym ocenić. Natomiast jak najbardziej to stwierdzenie jest prawdziwe. Prędkość ciała. I tutaj z naciskiem na to pojęcie prędkość ciała, która jest wektorem, pozostaje bez zmian, czyli bez zmian pozostaje zarówno wartość tej prędkości, jak i kierunek i zwrot. Ona się rzeczywiście nie zmienia. Jeśli ciało było w spoczynku, to nadal pozostaje w spoczynku. Jeśli się poruszało, to nadal porusza się po linii prostej z taką samą wartością prędkości. Łatwo to można by było ocenić w takiej sytuacji, gdybyśmy polecieli gdzieś w bardzo dalekie obszary kosmiczne, gdzie nie czulibyśmy żadnego oddziaływania grawitacyjnego ze strony jakiegokolwiek innego ciała. Kosmos jest pusty. Gdyby to było możliwe, to tam rzeczywiście zobaczylibyśmy, że ciało, na które żadne siły nie działają, albo wypadkowa wszystkich sił jest równa zero. Porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bez zmiany prędkości. Więc możemy sobie tutaj napisać, że to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, jest to prawda. To jest pierwsze stwierdzenie. Drugie. Drugie stwierdzenie brzmi tak. Niezrównoważona siła zawsze wpływa na szybkość obiektu. I tutaj kluczowym wyrazem jest wyraz szybkość. Przypominam, że jest różnica między prędkością a szybkością. Szybkość to jest stosunek drogi do czasu, jest to wartość skalarna i generalnie nie jest to wektor. I teraz, czy niezrównoważona siła zawsze wpływa na szybkość obiektu? Nie da się na takie pytanie odpowiedzieć w sposób prosty i intuicyjny. Potrzeba nam przykładu, który jest bardziej zaawansowany. Wyobraźmy sobie na przykład łyżwiarza, który znajduje się na lodowisku, ale w takiej specyficznej sytuacji, tu jest głowa łyżwiarza, taka nieduża, mianowicie ten łyżwiarz trzyma w rękach linę, tu jest lina, przyczepioną do palika wbitego gdzieś w lodowisko i porusza się ze stałą właśnie szybkością. Jak on się będzie wtedy poruszał? Jaki to będzie tor? Oczywiście będzie to tor ruchu po okręgu. Co powoduje ten ruch po okręgu? No, powoduje stała siła ze strony liny, która tak jakby go ciągnęła ku środkowi tego okręgu. Ta siła, o której na razie nie macie zbyt dużego pojęcia, nazywa się siłą dośrodkową, ale ta siła nie będzie zmieniała samej wartości prędkości. Wartość prędkości w tym miejscu i wartość prędkości łyżwiarza w tym miejscu będzie, może być taka sama, jeśli on nie będzie celowo przyspieszał, czyli V1 równa się V2. Natomiast zmienia się cały czas kierunek, więc z kolei wektor V1 nie jest równy wektorowi V2. Podobnie jest na przykład z planetami poruszającymi się wokół Słońca. Jeśli mamy sobie Słoneczko i jeśli rozważymy ruch jakiejś planety, powiedzmy Ziemi, on niewiele odbiega od okręgu, więc przyjmijmy, że jest to ruch po okręgu. No, to prędkość Ziemi, zaznaczmy Ziemię jako błękitną planetę tutaj, prędkość Ziemi jest zawsze styczna do
toru, po jakim ona się porusza. I mniej więcej wartość tej prędkości jest stała, natomiast kierunek cały czas się zmienia. Możemy nazwać, że tu jest prędkość Ziemi pierwsza, a tutaj już ta prędkość ma zupełnie inny kierunek, chociaż wartość niewiele mogłaby się zmienić, jeśli ten ruch po okręgu to wcale się nie zmieni. I wektor tej prędkości nie jest równy wektorowi prędkości w tym drugim miejscu. Co powoduje tę zmianę wektora prędkości? Powoduje siła, która działa wzdłuż promienia łączącego Ziemię ze Słońcem, i tym razem jest to siła grawitacji, która pełni rolę tej siły dośrodkowej. Mamy więc niezrównoważoną siłę, ale ta niezrównoważona siła nie wpływa na szybkość obiektu. Podsumowując te dwa przykłady, można podać wiele innych, to stwierdzenie, że niezrównoważona siła zawsze wpływa na szybkość obiektu, nie jest prawdziwe. Czyli jeśli chodzi o drugie, to możemy sobie to stwierdzenie przekreślić. Nie jest ono prawdziwe. Przejdźmy do trzeciego stwierdzenia. W życiu codziennym początkowo poruszające się obiekty dążą do stanu spoczynku z powodu działającej na nie niezrównoważonej siły. Rzeczywiście, to stwierdzenie jest prawdziwe i wyjaśnijmy sobie, dlaczego tak jest. Otóż, jeśli na jakimś podłożu znajduje się przedmiot i ten przedmiot zostanie popchnięty z pewną prędkością V, to on się przesunie na pewną odległość i po pewnym czasie zatrzyma. Powiedzmy, że zatrzyma się na drodze S. Z jakiej przyczyny się zatrzyma? No, cały czas na ten nasz przedmiot działa przeciwnie zwrócona siła tarcia. I jest to właśnie ta siła, która jest niezrównoważona i tutaj cały czas działa, i z tego powodu na przykład klocek będzie dążył do stanu spoczynku, po jakimś czasie się zatrzyma. A więc trzecie stwierdzenie jest prawdziwe. Tak, to jest prawda. Z tej przyczyny zatrzymują się wszystkie przedmioty po pewnym czasie na Ziemi. I czwarte stwierdzenie. Niezrównoważona siła działająca na ciało zawsze zmieni kierunek ruchu ciała. No, w przykładzie drugim mieliśmy takie sytuacje, że niezrównoważona siła zmieniała kierunek ruchu ciała. Ale nie musi tak być. Może być i tak, że kierunek ruchu ciała nie ulega zmianie, a zmienia się tylko wartość szybkości. Powiedzmy, że mamy jakiś samochód. Samochód porusza się po prostym odcinku drogi. Działa siła ciągu silnika, oczywiście działają opory, ale może być tak, że te opory w sumie mają mniejszą wartość niż siła ciągu. I w takiej sytuacji, jeśli to jest ruch po prostej, to będzie się zmieniała szybkość tego samochodu albo wartość prędkości. Natomiast kierunek ruchu ciała nie będzie się zmieniał. Czyli niezrównoważona siła może zmieniać kierunek ruchu ciała, ale nie musi. Czyli kluczowe słowo, które tutaj jest, to jest słowo zawsze, i z powodu tego słowa zawsze to stwierdzenie nie jest stwierdzeniem prawdziwym. Możemy sobie przekreślić i napisać, że jest to fałsz. Mamy więc dwa stwierdzenia, które są prawdą i o których warto pamiętać, i dwa stwierdzenia, które są fałszem.
W ten sposób, bardziej szczegółowy sposób, przeanalizowaliśmy pierwszą zasadę dynamiki, żeby ją trochę lepiej i głębiej zrozumieć. Dziękuję.